Cześć wszystkim, ja jestem Malwina i przychodzę do Was dzisiaj z podsumowaniem czytelniczym grudnia, bo mam trochę książek do pokazania, do opowiedzenia. Normalnie nie przychodziłam do Was z update'ami takimi miesięcznymi, ponieważ ja za dużo nie czytałam, ale w grudniu przeczytałam trochę, więc z Wami się tym podzielę. Zaczęłam grudzień od Malowanego Człowieka, dwie pierwsze księgi. Tutaj mam Petera Vibretta, to jest akurat Pustynny Książę, bo Malowanego Człowieka nie mam. Mam tylko Pustynnego Księcia, ale to jest takie, wiecie, fizycznie, a tamte tylko przesłuchałam, ale słuchajcie, Malowany Człowiek to był taki sztos, że po prostu uważam to za jedną z lepszych książek, w sumie dwóch książek, powiedzmy fantastycznych, jakie ja przeczytałam w ogóle w życiu. Mamy tutaj świat, w którym materializują się na noc demony i tylko runy chronią ludzi przed tymi demonami. I poznajemy tutaj trzech głównych bohaterów, Arlena, Lisze i Royera, którzy jakby ich historia zaczyna się, kiedy oni są dosłownie no, dziećmi, mają po 11 lat czy tam 12, a kończy się druga księga na tym, jak już są tacy dorośli. Jednak to, jaka jest ich dynamika przez całą tą książkę, jak oni się bardzo zmieniają, no to dosyć robi wrażenie, że tak powiem. Arlen jest chłopcem, który bardzo nie lubi tchórzostwa, jest też taki odważny, i generalnie nie pochwala tego, że jak kogoś zabijają na przykład demony albo coś i ludzie się boją ich bardzo i nie pomagają i pozwalają umierać innym, powiedzmy, bo się sami boją, powiedzmy, stanąć w obronie kogoś. On bardzo tego nie pochwala, on jakby nie chce uwierzyć, że tylko runy chronią ich przed tymi demonami i tak dalej, więc wyrusza w pewną, powiedzmy, podróż. Lisza natomiast jest dziewczynką, która jest ma okropną matkę, zacznijmy od tego. Elona była totalnie bardzo złym człowiekiem i wobec niej, i wobec wielu osób, ale głównie wobec niej. I Lisza jest przyrzeczona pewnemu chłopcu, Garedowi, który ma wyjść za mąż dopiero wtedy, kiedy dostanie pierwszy okres. No, była dziewczynką, więc jeszcze wtedy nie miała. I jakby nie mogła się tego momentu doczekać, bo chciała już za niego wyjść i uwolnić się od matki, ale w pewnym momencie zobaczyła, co robi Gareth. I robił takie dosyć obleśne rzeczy i takie złe w stosunku bardzo do niej. I powiedziała, że ona za niego nie wyjdzie. Oczywiście matka się zdenerwowała i tak dalej. I poznaje Lisza pewną panią starszą, Brunę, która daje początek tak naprawdę jej przygodzie i jej drodze życiowej, że tak powiem. Generalnie historia Liszy też bardzo mi się podobała. No i tu się jakby zawiązuje. A Royer, natomiast w bardzo jakby było go najmniej, jednak on jest takim... Ciężko mi tutaj powiedzieć. On, powiedzmy, uspokajał demony tym, że grał na skrzypcach. Dziwne. Ale tak było. On potrafił w jakiś sposób uspokoić te demony swoją grą. I nie wiem, jak Wam mam tutaj opowiedzieć, ale też jego historia była bardzo ciekawa. Tylko po prostu musicie po to sięgnąć, bo jakby ciężko tutaj opowiadać, żeby jakoś tam, wiecie, spoilerów nie było i tak dalej. Ale no jemu akurat było najmniej czasu poświęcone w tych dwóch książkach, jednak w tej jednej książce, w dwóch księgach. Tylko po prostu jakby też bardzo jego historia była ciekawa. Kończy się ta historia jakby w ten ogólnie książka, druga księga kończy się na tym, że oni mają po 20 parę lat, ale cały cykl demoniczny, czyli ten, w którym jest też Malowany Człowiek, ma chyba 10 książek różnych, więc dużo. A usłyszałam ostatnio, oglądając BookTube'a, dowiedziałam się, że Pustynnego Księcia najlepiej czytać po cyklu demonicznym, czyli po następnych 8 książkach, które mi prawdopodobnie zostały, więc za szybko sobie chyba tego nie przeczytam. No i to były dwie pierwsze książki, które przeczytałam w grudniu. Nie mam ich ze sobą, bo po prostu tylko je słuchałam, ale serio cudowne, według mnie. Jedne z lepszych książek fantastycznych, świetnie wykreowani bohaterowie, widać pomiędzy nimi duże różnice, a też świat bardzo ciekawy. Więc generalnie Peter Vibret zrobił super robotę, jeśli chodzi o tą książkę. Kolejną książką, też jej nie mam ze sobą, ponieważ była pożyczona, to był Strażnik Pauline Handel. Nie za wiele, znaczy nie, pamiętam. Generalnie fabuła opiera się na tym, że poznajemy Huberta, który w pewnym momencie
znajduję się w zupełnie innej rzeczywistości. To znaczy, jest sobie normalnie teraz w XXI wieku, żyję sobie jak taki po prostu nastolatek i wybucha coś i on nagle budzi się w świecie, który jest tak jakby po jakiejś apokalipsie, czy po prostu cały zniszczony w jakichś potworach, nie wiadomo czym, u jakiegoś człowieka, u którego w ogóle nie zna i też wyrusza w pewną podróż, powiedzmy. Dziwne strasznie, ale ogólnie książka mi się nawet podobała, nawet była przyjemna. Nie do końca był to mój klimat, ale ponieważ jakby, to mam powiedzieć, ten Hubert trafia w pewne miejsce, w którym się próbuje zadomowić i jakby bardzo szybko się przyzwyczaja do tej swojej nowej rzeczywistości, co jest trochę nierealne, tak mi się wydaje, bo bardzo szybko się przyzwyczaił do takiego nowego życia, które było zupełnie odmienne do tego, co się działo u niego wcześniej, a końcówka, ostatni rozdział, to ja po prostu jak tylko, wiecie, czytam, patrzę, koniec rozdziału, przewijam kartkę, czytam pierwsze zdanie i mi książka po prostu z rąk wypadła, bo po prostu ja nie wiedziałam, dlaczego tak ktoś zrobił. No, nieważne. W każdym razie, na pewno nie czytajcie końcówki, jak chcecie czytać Strażnika, nie polecam, bo sobie zepsujecie wszystko. Ale no, ja tą książkę chyba oceniam na 3,5 gwiazdki, ale była całkiem przyjemna. Była to moja pierwsza styczność z Pauliną Handel, więc... Kolejną książką, chyba nie po kolei to mówię, bo nie pamiętam dokładnie, przesłuchałam na pewno opowieść wigilijną, bo chciałam się wprawić w świąteczny nastrój. I wiecie co? Zawiodłam się trochę, bo ja lubiłam film opowieści wigilijnej, ogólnie lubiłam opowieść wigilijną, ale jej nigdy nie czytałam. I sobie któregoś dnia postanowiłam, że sobie włączę audiobooka i sobie przesłucham opowieść wigilijną. I o ile pierwsza część nie za bardzo mi się podobała, to druga była troszkę lepsza. Choć jednak sądziłam, że bardziej będzie miała taki świąteczny klimat. Tym bardziej jak je będę słuchać, to może coś więcej wtedy jakiś taki, wiecie, jakiś większy zalążek świąt poczuję, bo to było gdzieś tak w połowie grudnia. Albo nawet w połowie grudnia powiedzmy. Jednak mówiąc szczerze, czy ja się na tym dobrze bawiłam? Średnio się bawiłam. Bardziej polecam obejrzeć film w sumie. Jest bardziej świąteczny taki... No nie, film na pewno jest bardziej świąteczny. Ja za dużo świąt nie czułam w tej książce niestety. No ale to tylko taka, wiecie... Co ja mogę mówić za dużo o opowieści wigilijnej? Książką, którą również przeczytałam w grudniu, to jest Czas żniw Samanthy Shannon. Czyli pierwsza część serii Czasu żniw. Który mówiłam o nim w którymś vlogu. Bardzo mi się podobał. Poznajemy tutaj Paige, która jakby ona ma pewne moce i ona trafia w pewne miejsce, nie do końca jakby chciała tam trafić, a jednak tam trafia, bo ktoś tam ją zabrał i tam jakby może. Powiedzmy, bo w świecie takim normalnym to osoby właśnie takie jak Paige są takie po prostu... Nie lubiane to jest złe słowo, bo im się tam się robi... Zabija się chyba te osoby, nie jestem pewna. Po prostu nie są jakby przyjmowane w ogóle do normalnego świata takie osoby jak Paige. I zabrano ją w miejsce, w które już mogła teoretycznie być sobą. I mogła używać swoich mocy tak jak chciała, bo nikt tam jakby jej teoretycznie nie zabraniał tego, a raczej jej to bardziej nakazywali. Poznała tam pewnego naczelnika, który był jej takim jakby opiekunem, bo każdy kto tam trafiał, to dostawał swojego opiekuna i ją wybrał naczelnik, który był powiedzmy małżonkiem krwi, tak się nazywał. Był osobą bardzo ważną i to było duże zdziwienie dla osób, że w ogóle naczelnik wybrał sobie jakąś tam osobę, której będzie opiekunem, bo zazwyczaj tego się nie robi. A właśnie naczelnik wybrał Paige i ich relacja była bardzo fajna, moim zdaniem. Już pod koniec... Końcówka tej książki była najlepsza. Powiem tak, że do 250 strony to tu się dzieje bardzo mało. Znaczy, wiadomo, no akcja już tu się zawiązuje, coś tam się dowiadujemy i w ogóle, ale jednak gdzieś...
tyle trzeba przebrnąć, żeby tutaj było dobrze, że tak wam powiem. Czyli połowa książki jest taka... no, spoko, ale trochę wieje nudą. A druga połowa już jest serio bardzo wciągająca. Na pewno będę niedługo kontynuować kolejny tom, czyli Zakon Mimów na pewno będę czytać. Z recenzji jakichś tam booktubowych wywnioskowałam, że Czas Żniw jako pierwsza część może być jedną z takich części, które są najmniej jakieś tam, wiecie, jakby to powiedzieć, mają najmniej akcji, najmniej jakiejś tam większej treści i w ogóle czegoś takiego. A na przykład, że Zakon Mimów już jest taki no w pewien sposób po prostu ciekawszy. No nie wiem, może i tak, może nie, zobaczymy. Mi się Czas Żniw bardzo podobał, ja chyba to oceniłam dokładnie na 4, 4,5 gwiazdki, więc bardzo dobre. Kolejną książką. Skończyłam Republikę Smoka. Sama w to nie wierzyłam. Ja tą książkę zaczęłam w sierpniu. No, w sierpniu. Skończyłam ją w grudniu, więc no, kawałek. Do sierpnia przeczytałam 450 stron i tyle mi tak jakby zostało i w ogóle tej książki nie ruszałam. Dopiero ją skończyłam słuchać w audiobooku. Bo jak już wzięłam audiobooka, gdzie dosłownie chyba zostało mi... no gdzieś nie wiem. Powiedzmy z tyle książki, co wam tutaj teraz pokazuję, to chyba zostało mi, nie wiem, 7 godzin słuchania, więc dosyć sporo. Przez tą książkę się w moim zdaniem ciężko czytało bardzo, ponieważ była ona taka, nie no, ogólnie Wojny Makowe. To nie jest, że jakoś tam mają trudny język czy coś, tylko po prostu tam są takie rozdziały, takie momenty, w których za wiele się nie dzieje i to jest po prostu trochę nudne, ale jednak ogólnie cała książka uważam, że jest o wiele lepsza od pierwszej części, czyli od pierwszego tomu, od Wojny Makowej. Co prawda, tą chyba oceniłam na 4,5, pierwszą chyba na 4, więc to generalnie za dużo w ocenie się nie podniosłam, ale jednak ani ta dla mnie nie jest na 5, ale na 4,5 ta zdecydowanie tak. Jest tu dużo strategii, na pewno, o wiele więcej niż w pierwszym tomie, bo pierwszy tom jest taki, nie no, moim zdaniem trochę nudnawy, w sensie wiecie, to co to się dzieje w Wojnie Makowej, to Rin po prostu, ona próbuje się dostać do Sinegardu, dostaje się, ona się musi tam najpierw zaklimatyzować, ona tam musi jakby poznać wszystkich, zdobyć jakieś umiejętności. Wojna Makowa to jest takie przygotowanie Rin do tego, co się dzieje w Republice Smoka. Bo w wojnie ona jakby uczy się wielu rzeczy, ona się dopiero dowiaduje o sobie też wielu rzeczy, a tutaj już ona dużo rzeczy wykorzystuje, mogę tak to nazwać. I Rin jest taką bohaterką, taką niestandardową, taką nietypową dla książek, ale jest ona tak po prostu, nie wiem jak mogę ją określić. Ona generalnie jest dosyć momentami okrutna, ale jest też tak silna i tak odważna, ale ona też tak cierpi i tak nie wiadomo, co można powiedzieć o Rin. Nie wiadomo, jakim epitetem ją określić, że tak powiem, bo ją można wieloma epitetami określać. Po prostu jest taką niestandardową, silną bohaterką, która zazwyczaj nie ma litości, ale też dużo osób na przykład dla niej nie miało litości. Coś mi się w tej książce nie podobało. Na pewno były takie rzeczy, które mi się nie podobały. Choć teraz już nie do końca mogę sobie je przypomnieć, bo nie da się za bardzo tutaj opowiadać fabuły, po prostu to jest tak złożona książka, nie da się po prostu tego opisać. Nie da się. I koniec. Przesłuchałam jeszcze Wojnę Światów, Wellsa chyba. Dosyć stara książka i powiem wam tak. Wojna Światów jest krótką książką, ona miała audiobook, trwała chyba tylko 4 godziny czy 4,5. I tak, ja miałam z nią taki problem, że ja kompletnie się nie mogłam skupić na tym, na treści tej książki, bo początek był dosyć nudny, nic nie pamiętam z tego początku i trochę mnie to boli, bo jednak chciałabym znać treść tej książki lepiej, ale to, co miałam przemyślenie, to ta książka pokazuje nam, jak człowiek i do jakich rzeczy się posuwa w momencie, kiedy ze świata nie zostaje już nic. Kiedy wszystko jest zniszczone, kiedy tracisz, myślisz, że straciłeś wszystkich bliskich,
i tak naprawdę wszyscy ludzie poginęli, wszystko zostało po prostu zrównane z ziemią. I co taki człowiek, który przeżył i pozostał jednak, do jakich rzeczy on się posuwa, powiedzmy? Nie były to jakieś, wiecie, straszne rzeczy, bo nie, ale... Bo dokładnie wielu ich nie pamiętam, ale zapadło mi w pamięć, jak było opisywane właśnie, że główny bohater jak szukał jedzenia, bo szukał tego jedzenia, bo jedzenia nie miał, bo go nie było, to jadał z kurki z chleba, który został wygryziony przez szczury, to pamiętam. Więc generalnie dosyć mocno, no na ziemię spadli, powiedzmy, napadli Marsjanie, którzy no właśnie zrównali ją z ziemią, powiedzmy. To, co się dowiedziałam ostatnio, to, że jak ta książka była czytana jakiś czas, no już kawałek czasu temu, parędziesiąt lat temu w radiu, to, że właśnie ludzie, którzy jakby nie... którzy wtedy jedynym jakimś tam medium było tylko radio i ludzie bardzo dużo słuchali radia, bo nie było ani telewizji, ewentualnie może czytali jakieś gazety, wiadomo, ale słuchali radia. I jak ta książka właśnie tego autora była po prostu czytana w radiu, jako taki, powiedzmy, audiobook trochę, to ludzie myśleli, że to się dzieje naprawdę. I to było gdzieś w Stanach Zjednoczonych. Ludzie myśleli, że Marsjanie naprawdę napadli na Ziemię. I że to jest fakt z teraz. Dosyć nie mogę sobie w to uwierzyć, co ci ludzie serio musieli przeżywać, bo oj, jeżeli mieli już ten, wiecie, słuchali ten taki punkt kulminacyjny i to w ogóle wszystko, co tam się działo z tymi ludźmi, no to bardzo współczuję. Ale nie, to była na szczęście tylko książka i bardzo fajna, i znaczy bardzo fajna. Podobała mi się, fajny zamysł. Ale no, ja myślę, że ja kiedyś zrobię sobie reread może. Chciałam sobie kupić tą książkę, bo ja na Empik.com ona kosztuje 15 zł chyba, w grubej oprawie. I całkiem ładna okładka. W sensie mi się ta okładka podoba. Ja wam ją tu gdzieś wstawię, tą okładkę. Mi się podoba. I wiem, że jest dosyć tania, więc może sobie kiedyś ją zamówię. Bo jednak chciałabym ją mieć u siebie. Przeczytałam jeszcze chyba do szkoły, to było Antygony tylko. I czy ja coś mogę na ten temat powiedzieć? Chyba nie. No, dobry dramat. Mój ulubiony. Przeczytałam chyba 3 w życiu, więc ten był najlepszy. No, dziękuję. To by było chyba już tylko tyle w tym filmie, na ten film. Ja tak rozglądam się po moim pokoju i patrzę po półkach na książki. Czy ja czegoś jeszcze nie przeczytałam przypadkiem, albo czy ja czegoś nie przesłuchałam? Ale chyba już wszystko wam pokazałam, mam takie wrażenie. Dzięki wam za oglądanie. Napiszcie mi, co wy przeczytaliście w grudniu, jeśli coś w ogóle przeczytaliście. I dzięki wam za oglądanie. Cześć!